Hej, hej, tu Only True and Homan. Dzisiaj krótki film na temat Prince Molasses Pineapple. Cóż, jest to dla mnie wielkie rozczarowanie. Trafiła mi się kiepska partia tytoniu. Jest grubo cięty, mało wilgotny. Zapach był obiecujący, słodkawy ananas. Zresztą kiedyś chyba robiłem recenzję tego. Nie pamiętam w tej chwili tego tytoniu, trzeba by sprawdzić, ale na pewno go paliłem wcześniej i z tej stajni i był o wiele lepszy. Tutaj jest cienizna smaku, praktycznie nie ma. Na tę okazję nawet wziąłem zapasowy wąż, jeszcze nie śmigany, bo myślałem, że po prostu smak psuje mi już zapach ze starych paleń, ale nie, to nie to, więc wróciłem do starego węża, szkoda nowego tym katować. I są plusy i minusy tego. Plus tego jest taki, że mamy leciutko aromatyzowany tytoń klasyczny, czyli po prostu sisza o smaku tytoniu z lekką nutą ananasa, bardzo lekką. Nie jest to ani słodkie. Widzicie, nawet nie chcę mi się za bardzo tego rozbuchać, cienizna po prostu totalna. Nic, czasem tak bywa, że się rozczarowujemy, więc po prostu spuszczę na to zasłonę milczenia. Ale są też dobre wieści. Znajomy ze Stanów obiecał mi podesłać trzy szoty. Szoty, czyli takie jakby na dwa nabicia, jest to po 15 gram opakowanie. Trzy opakowania ze stajni Huka Huka. Będą to smaki piwo korzenne, root beer, Spiced Rum, czyli tak jakby rum z przyprawami, i o ile pamiętam, Pumpkin Pie. Jeżeli to przyjdzie, zobaczymy, jak to ceny są niewygórowane, bo to wychodzi tam 6 zł, niecałe 6 zł za shota, czyli tak jakby 50 gram 18 zł plus wysyłka. Zobaczymy, ile to będzie szło do mnie, czy nie będzie z tym kłopotów. Ponieważ różnie to bywa, wiem, że można otrzymać pocztą z zagranicy 50 gram bez płacenia cła, dlatego tylko 3 szoty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie fajnie, to coś nowego będę ściągał, więc z niecierpliwością czekam na tą paczkę. A co do tego, po prostu totalna cienizna, szkoda gadać. Cóż, niedługo pojawią się nowe filmiki. Jak zauważyliście, zaczęły się pojawiać filmiki z Minecrafta. To taka trochę moja odskocznia od obowiązków zawodowych. Ale w planach też mam, wiem, te różne moje plany już były, ale no, nie mam czasu za bardzo na takie bardziej rozbudowane projekty. Ale pojawi się coś całkiem totalnie z innej beczki. Nie znaliście Anfomana z tej strony. Mogę wam podpowiedzieć, że będzie coś coś magicznego, nie będę się tutaj produkował, w tej chwili jestem lekko po prostu poirytowany tym paleniem. Cóż, pozdrawiam was, trzymajcie się, do następnego miłego, siemka. No nie ma ananasa, no. Lipa. Trzymajcie się.